Siemaneczku, tutaj Venta. Dzisiaj zagramy sobie w mapeczkę ze strony minecraftmapy.pl. Dzisiaj ogrywamy Bywaj Akt 4. Autorem mapy jest Kuba241. Ustawienia. Render distance 12. Już mam ustawione. Poziom trudności ustawia się automatycznie. Tak jak w poprzednich częściach. Tryb gry Adventure, granica mapy jest zaznaczona czerwoną wełną, tak samo było ostatnio. Zalecana gra na shaderach, miłej gry. W 2019 roku rozpoczęła się misja kolonizacji Księżyca. 2 lata później zbudowano tam pierwsze miasto. W tym samym czasie na Ziemi wybuchła wojna atomowa, która unicestwiła życie na Ziemi. Naukowcy, oglądając tę masakrę z Księżyca, nie postanowili się poddać. Przez następne 50 lat rozszerzali swoją populację i budowali kolejne miasta. W 2052 roku zanotowano na Ziemi, że rozwija się tam nowy ekosystem. Badano go z nowo powstałej stacji badawczej na Marsie przez następne 950 lat, do momentu, kiedy wybuchła tam kolejna bomba. Naukowcy szybko obalili fakt, że mógł być to nie wypał z wojny, ze względu, że rozwinęła się tam nowa cywilizacja. Teraz ty, jako James Morton, zostajesz wysłany na Ziemię po 1000 roku jako pierwszy człowiek za czasów starej ery. Radiowęzeł James Morton proszony do biura, do widzenia. Myślałem, że gdzieś się przeteleportujemy, a tu się okazuje, że gramy cały czas na jednej i tej samej mapeczce. Pokój socjalny. Macie coś mi do powiedzenia? Stacja badawcza numer 241 na Marsie. 5 lipiec 2023, James Morton, godzina 9:38. Biura. Halo, halo? Cześć. Nic mi nie macie do powiedzenia? No to wchodzimy. Melduje się. Słuchaj, James, zdałeś wszystkie testy wytrzymałościowe i survivalowe. Lecisz na ziemię. Myśli pan, że jestem gotowy? To, czy jesteś gotowy, zależy tylko od ciebie. Jestem gotowy. I pamiętaj, to nie będzie symulacja. Lecisz w dzicz. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Powodzenia. Bywaj, nowy świat. Centrala, do Jamesa Mortona wlatujesz w atmosferę ziemską. Udaj się do komory zrzutu bez odbioru. Satelita na orbicie Ziemi, 16 lipiec 2023, James Morton, godzina 23:45. O, mamy latareczkę oraz zegar i fajnie nam tu faktycznie latareczka oświetla. Przechodzimy, komora zrzutu, spadochron gotowy. Proszę zatwierdzić gotowość. James Morton numer 241, zatwierdzam gotowość, zrzucam. O cholera! Dotarłem tu. Tutaj żyli moi przodkowie. Ach, skup się. James Morton, do centrali. Zgłaszam się. Odbiór.
Centrala do Mortona. Co widzisz? Widzę mnóstwo trawy i drzew i jakiś budynek. Sprawdź go, bez odbioru. Tak więc sprawdźmy, co się kryje w tym oto budynku. Jak widzimy tutaj jakieś sianko pod domkiem. I ktoś tu siedzi. Witaj, podróżniku. Nie za późno na spacery? Witam, jestem nowy w tych rejonach. Mógłbym się tutaj zatrzymać na jakiś czas? Oczywiście, pewnie jesteś wymęczony po podróży. Możesz się przespać w mojej chacie. Porozmawiamy rano. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie okradniesz z mojej latareczki oraz zegareczka. Tak więc... masz tu coś ciekawego jeszcze? Wypadałoby się poczęstować jego jedzoneczkiem. Zupę grzybową już sobie zostawię oraz surową wołowinę też. Ach, jaki cudowny dzionek. Idealnie, aby porozmawiać w końcu. Dzień dobry. Więc jak masz na imię, podróżniku? James Morton. Miło mi cię poznać, ja jestem Paweł. Powiedz, skąd przybywasz? Nie pamiętam, cierpię na amnezję. Na amnezję? I pamiętasz dokładnie swoje imię? No tak. Na szczęście tak. Słuchaj, chciałbym się dowiedzieć coś o tych rejonach. No to tak. Tydzień temu to były śnieżne doliny, pełno śniegu i mróz. Ale po magicznym wybuchu z miasta starej ery stało się lato. Zmiotło cały śnieg. I jest tu teraz pustynia. Chodzi ci o ten wybuch atomowy? Przepraszam, jaki? Nieważne. Który macie rok? 1023. Strasznie dziwnie się pan zachowuje. Mówiłem, że mam amnezję. Będę się zbierał. Do widzenia. Okej, do widzenia. James Morton do centrali. Odbiór. Centrala do Mortona. Zdaje raport. Odbiór. Spotkałem człowieka. Mówił, że mają rok 1023 i ta atomówka wybuchła w jakimś mieście starej ery. Tak na to mówią? Miasto nazywało się Odrodzenie. Miało być wolne od wojny atomowej. Posłuchaj, znajdujesz się na terenie starej Nevady. To całe miasto było zbudowane niedaleko strefy 51. Będziesz musiał się tam udać i przebadać teren. Odbiór. Potwierdzam, odbiór. Musisz udać się na zachód. Skontaktuj się z nami, jak będziesz na miejscu, bez odbioru. Idziemy w jakąś trasę, tam widzę jakieś ruinki, tam bym się również udał, ale zanim to, trzeba się tutaj przyjrzeć wszystkiemu. Tam mam jeszcze jakieś domeczki. Jedna osoba tutaj na pewno jest. Tak więc zaraz do niej podejdziemy. Nożyczki, troszkę wełny. Dobrze. Witam. Co cię tu sprowadza? Badam nowe regiony. Widzę, że posiadasz narzędzia. Mógłbym je pożyczyć? Oczywiście, możesz je wziąć. Na tyle, na ile chcesz. Masz szczęście, że dziś mam dobry humor. Doceniam. Do widzenia. Do widzenia. To bierzemy sobie siekiereczkę. Oraz mieczyk. Poza tym sobie tę zbrojkę wzięliśmy. I tutaj jakieś ruinki są, ale nic w nich nie ma. No dobrze. Udajemy się teraz gdzieś tutaj. Tutaj kolejny budyneczek. Oprócz tego jest tam jakaś osoba.
Tak więc bardzo fajnie. Witaj, podróżniku. Musisz być pewnie zmęczony po podróży. Zapraszam na ciepły posiłek. Niestety muszę odmówić, ale dziękuję za propozycję. To chociaż dam panu trochę wody na podróż. Szczerze, to woda mi się przyda. Proszę bardzo. O wiele lepiej, dziękuję. Co jest? To ten, tak? Oczywiście, że tak. Sama widziałaś, jak zleciał z nieba. Pytam dla pewności. Dobra, zabieraj wszystko, co ma. A z nim co zrobimy? Zostawimy go gdzieś na pustyni. I nie zapomnij wziąć tego dziwnego czegoś, z czym rozmawiał. Co się dzieje? Cholera! Gdzie ja? O nie! Mój sprzęt! Zabrali cały mój sprzęt i radio. Spokojnie, muszę znaleźć jakichś ludzi i pożywienie. Tak więc sprawdzajmy, jak nic nie będzie, to sobie chociaż zgniłe mięso tutaj zjemy. Sand Village? Pójdę tam i poszukam pomocy. Okej, jestem teraz przy jakiejś kolejnej opuszczonej wiosce, ale maszeruję od razu dalej. Widzę tutaj jakąś ścieżeczkę, to od razu nią podążam. Niestety mam nadzieję, że uda nam się dojść. Dużo szkieletów mamy tutaj po drodze, co mi się nie widzi. I chyba dotarli do... Dobrze. Tak więc wchodzimy od razu do środeczka. Sand Village. No. I obadajmy sobie tą całą wioseczkę. No. Barman. Witam. Potrzebuję pomocy. Okradli mnie. Nie wiem, gdzie jestem. Chwila. Kto cię okradł? Jak on miał? Paweł. Jakiś Paweł i jakaś dziewczyna. Ten Paweł? Ten świr, co chciał latać? Skąd mam wiedzieć? Jestem tu pierwszy raz. Nikogo tu nie znam. Ach, słuchaj. Możesz się tu zatrzymać. Dokładnie w chatce na prawo od wyjścia. Znajdziesz tam przydatne rzeczy. Dobrze. Oprócz tego... W skrzyneczkach ma swoje rzeczy. No dobra. Muszę go znaleźć i odzyskać radio. Kamienny miecz. Podręczna latarenka. Skórzana tunika. Oraz wiadomość barmana. Jeśli to ten Paweł, o którym myślę, to udał się do Rhodes. Jak wyjdzie z wioski, kieruj się drogą w prawo. Tam będziesz mógł o niego popytać. Teraz jestem przygotowany, aby wyruszyć w trasę. Tak więc, kierunek Rhodes. Mieczek w dłoń. I podążajmy więc tą ścieżeczką. Całe szczęście jest tu już jasno i nie ma żadnych potworków. Witam. Szukam takiego jednego Pawła. Tego dziwaka, który chce latać? Prawdopodobnie. Z tego co wiem, to mieszka w domu numer 8. To po drugiej stronie miasta. Okej, dzięki.
Domek numer 8. Gdzie tutaj są teraz numerki domów? Bo nic tutaj, a nic na razie nie widzę. Okej, tu są domeczki mniejsze i faktycznie są one ponumerowane. Tak więc szósteczka, 11, ósemeczka, dobra. Te drzwi są zamknięte. Może jest gdzieś inne wejście? Nie. Tutaj jest jakieś wejście. Notatka Pawła numer 1. Zegar. Marto, długo ci zajmuje zabranie się, więc postanowiłem, że wyruszę sam. Rozbiję obóz i będę na ciebie tam czekać. Koordynaty, twój Paweł. I wyruszamy, wygląda na to, dalej w trasę. Powoli zbliżam się do koordynatów wyznaczonych przez notatkę Pawła. I jak mnie oczy nie mylą, to jest tutaj namiocik. Jest tutaj namiocik, jest beczułka. Dwa łóżeczka. A w beczułce mamy notatkę Pawła hashtag 2 oraz krzesiwo. Marto, nie wiem gdzie się podziewasz, ale muszę iść dalej. Z tego co podsłuchałem tego tajemniczego gościa z nieba wiem, że prawdopodobnie miał iść do ostatniego ocalałego budynku starej ery. Pójdę tam i sprawdzę, o co z tym chodzi. Przejście jest w kanionie, lecz najpierw będę musiał pójść do obozu pustynnych orłów po klucz do przejścia. Idź do tego obozu, tam się spotkamy. Czekaj tam na mnie. Koordynaty Paweł. To udajemy się w kolejną miejscóweczkę. Mamy przed sobą obóz orłów. Przy ognisku jest tutaj dosyć sporo osób. Oprócz tego mamy osobę z imieniem Max. Witaj. Witam. Szukam Pawła. Podobno tu był. A ty kto? Milicja? Co? Nie, muszę go odnaleźć i odzyskać swoje rzeczy. Okradł cię? No tak, a po co miałbym go szukać? Nie wiem, ale raczej już go nie znajdziesz. Sam nie wiem, gdzie polazł. Jak nie wiesz, podobno przyszedł tu po jakiś klucz do kanionu. Słuchaj, gościu, nie wiem kim jesteś, ale lepiej wyjdź z mojego obozu, bo źle skończysz. Chcesz zdobyć ten klucz do kanionu? Co jest? Halo, kto to był? Głos w twojej głowie. Mogę ci pomóc. To jest strasznie dziwne. Skup się. Dobra, dobra. Co mam robić? Dawna Nevada, strefa 51, 20 lipiec 2023, Paweł, godzina 12. To chyba tutaj. Musi tam coś być. Muszę zbadać ten budynek. O kurcze, ile rzeczy. No to wszystko zabieramy ze sobą. Się ubieramy. I wyruszamy. Co to jest za ogromny budynek? Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Teraz z której strony jest wejście do tych budynków? One są przeogromne. Tu są jakieś uchylone drzwi. Mamy poręczną latarenkę w dłoni. No to przeszukujemy ten budynek. Dokument odrodzenie. O! Może nie ma. Niestety nic nie ma.
biura, laboratorium. Wygląda na to, potrzebny jest klucz. I raczej trzeba udać się w stronę biur u góry. Troszkę szukania będzie pomiędzy tymi wszystkimi biurkami. W sumie nawet nie aż tak dużo, bo już w sumie wszystko mam przeszukane. Klucz do laboratorium jest tutaj i spokojnie możemy teraz zejść sobie prosto na dół i otworzyć sobie, możemy w końcu, te drzwiczki. Muszę przebadać ten teren i dowiedzieć się, po co ten gość miał tu przyjść. Najpierw góra. Okej. I przechodzimy dalej. Tak, mamy tutaj dużo rzeczy, dużo potworków. Dobra. Najpierw coś zjem i możemy iść dalej. Są nożyczki. Jest siekierka. Ale stąd to by było tyle. Czy nie? To nie są żadne specjalne bronie. Łazieneczki. W łazieneczkach nic nie znajdziemy. Centrum komunikacyjne, główne laboratorium. Najpierw centrum, sprawdźmy. Całe zalane, niestety. Tutaj jeszcze coś jest. Zapis. Okej. Oraz notatkę mamy. No to sobie troszeczkę poczytamy. Za wiele nas nie informują. Wysłali gdzieś atomówkę po tym, jak straciliśmy łączność z Pentagonem. Osobiście mało mi się to podoba. Moja rodzina siedzi gdzieś w odrodzeniu. Nie widziałem jej przez kilka tygodni. Atmosfera jest spięta, nie wiadomo, czy ktokolwiek to przeżyje. Notujemy ogromne spadki temperatury spowodowane przez liczne wybuchy atomowe. Cała ta wojna naruszyła całą atmosferę. Kontakt z Pentagonem został utracony. Dostaliśmy zielone światło do projektu B-24 i B-25. Z centrum komunikacyjnego to by było tyle. I możemy zmierzać już w stronę głównego laboratorium, które jest właśnie po tej stronie korytarza. Czy tutaj również będzie aż tak mocno zalane, że będzie trzeba pływać?
Nie jestem pewny, czego właściwie mam szukać. Strasznie dziwnie tu jest. Jakieś światło na dole. Faktycznie, coś tam w tym dole jest, ale zanim tam wskoczę, w sumie tu są tylko schody. I schodzimy w dół. Zatrzymaj się. Kim jesteś? Kto mówi? Kim jesteś? Paweł, udaj się do pokoju numer 4. Okej, ale w międzyczasie sobie... Każdy pokój wygląda tak samo, tylko tutaj ktoś jest. Co się tutaj dzieje? Ja tu będę zadawał pytania. Pełne imię. Paweł. Nazwisko. Jakie nazwisko? Jestem Paweł. Nie macie nazwisk? Kim ty jesteś? Cisza. Zabrać go. Co z nim robimy? To co z każdym. Dokładnie. Przygotuj krzesło elektryczne. Zero świadków. Ciąg dalszy nastąpi. No i to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz. Oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!